Dzień dobry, witam serdecznie na platformie wideo portalu Poznaj Fakty. Proszę Państwa, poprosiła nas o pomoc Pani Anna w kwestii związanej ze zniesieniem służebności mieszkania, która przysługiwała jej teściowej i Pani pyta, co trzeba dostarczyć do sądu. Mąż, czyli syn teściowej, nie mieszka już od 2004 roku wraz z Panią, nie sprawuje opieki nad teściową. No bo jest jakieś ustalenie, z którego wynika, że ma opiekować się nią córka. Natomiast w akcie notarialnym, związanym, nie wiem, z przekazaniem pewnie tej nieruchomości, jakąś darowizną, jest ta służebność mieszkania zawarta. Mąż nie utrzymuje kontaktów z tą osobą, czyli chyba z matką i z córką. Proszę Państwa, co do zasady służebność mieszkania trwa przez całe życie uprawnionego i wygasa dopiero z jego śmiercią, ale są oczywiście różne sytuacje życiowe przez ten często długi okres, które powodują, że czy to ta służebność staje się jakimś nadmiernym obciążeniem dla osoby zobowiązanej, czy przestaje mieć znaczenie dla osoby uprawnionej z służebności, traci dla niej znaczenie. No i mamy kilka możliwości związanych ze zniesieniem, czy wygaśnięciem tej służebności. Pierwsza sytuacja dotyczy wygaśnięcia nieruchomości wskutek niewykonywania jej przez lat 10, o czym mówi artykuł 293 Kodeksu Cywilnego. Polega na tym, że jeżeli przez 10 lat nieruchomość, to służebność nie jest wykonywana, jeżeli przez 10 lat teściowa w ogóle nie korzystała, nie mieszkała z panią, no to służebność wygasła z mocy prawa, co oznacza chociażby to, że teściowa nie może od pani żądać ponownego udostępnienia mieszkania. Praktycznie istotne znaczenie będzie tu miało kwestia usunięcia stosownego wpisu z księgi wieczystej, no bo jeśli w akcie notarialnym był taki zapis, no to zapewne stosowny wpis jest również w księdze wieczystej, a tu mimo tego, że służebność wygasła z mocy prawa, no to nie nastąpi jednocześnie takie wykreślenie z księgi wieczystej tej służebności. Tutaj potrzebne będzie orzeczenie sądu stwierdzające wygaśnięcie tej służebności. Ono ma tak zwany charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny, czyli ono nie zmienia jakiegoś stanu prawnego, tylko stwierdza ten stan prawny, w tym przypadku wygaśnięcie służebności mieszkania, to taka możliwość wystąpienia z takim powództwem wynika z artykułu 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego. No i wtedy, jeżeli sąd stwierdzi wygaśnięcie służebności, na podstawie tego orzeczenia można złożyć stosowny wniosek do księgi wieczystej o usunięcie wpisu dotyczącego służebności. Druga sytuacja, jeżeli służebność jednak nie wygasła, a my chcemy jej zniesienia, polega na tym, że składamy stosowny pozew o zniesienie służebności do sądu rejonowego, właściwego miejscowo ze względu na położenie tej nieruchomości, której dotyczy służebność. Możemy albo żądać zniesienia służebności za wynagrodzeniem. Jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla właściciela nieruchomości szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z służebności. Może to być taka sytuacja, że na przykład osoba mieszka w mieszkaniu, osoba, której przysługuje ta służebność, mieszka w jakimś lokalu, w którym wspólne zamieszkiwanie przestało być komfortowe, bo na przykład rodzinie urodziło się kilkoro dzieci, mieszkanie stało się za ciasne. No albo taka sytuacja, że małżeństwo się rozwiodło, teściowa mieszka z synową czy z ekspartnerką swojego syna, z którą nie ma żadnej więzi. Mamy możliwość zniesienia bez wynagrodzenia, jeśli służebność gruntowa utraciła wszelkie znaczenie dla osoby uprawnionej. No, można powiedzieć, że to jest sytuacja bardzo zbliżona do tego wygaśnięcia nieruchomości z mocy prawa, czyli osoba uprawniona nie potrzebuje tej służebności, mieszka zupełnie gdzie indziej, u innego dziecka, ale uwaga, jeżeli mielibyśmy do czynienia z niewykonywaniem przez 10 lat,
służebności, to ona wygasła, więc sąd oddali takie powództwo o zniesienie bez wynagrodzenia, jako bezprzedmiotowe. Więc w praktyce to zniesienie bez wynagrodzenia dotyczy sytuacji zbliżonej do tego niewykonywania, które spowodowałoby wygaśnięcie, ale kiedy to trwa krócej niż 10 lat. Bo jeżeli trwa 10 lat, to wygasa z mocy prawa, ale jeżeli no, niezamieszkiwanie trwa krócej niż 10 lat, no to możemy wtedy alternatywnie właśnie wystąpić z takim powództwem. No i ostatnia możliwość w tym obszarze wynika z przepisu artykułu 303 Kodeksu Cywilnego, czyli zamiana na rentę, jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, no to wtedy właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę. No tutaj jest to związane z jakimś rażącym występowaniem przez osobę uprawnioną przeciwko porządkowi domowemu czy jakimś szczególnie rażącym zachowaniem tej osoby. No i trzecia, ostatnia możliwość, ostatni obszar i sposób zniesienia służebności mieszkania. Wszystkie te opisane wcześniej warianty można w zasadzie załatwić polubownie w drodze umowy, jeżeli po stronie teściowej będzie taka wola. Wówczas postępowanie sądowe nie będzie konieczne. W drodze aktu notarialnego można zrzec się za wynagrodzeniem czy bez wynagrodzenia, to w zależności już od porozumienia stron. Biorąc pod uwagę to, że zwykle służebność jest ustanawiana w drodze umowy, no to w ten sam sposób może być zniesiona. No i w takim akcie notarialnym strony umawiają się w kwestii warunków zniesienia służebności i taki akt notarialny będzie oczywiście również podstawą do wniosku o zmianę stosownego wpisu w księdze wieczystej. Życzę powodzenia, bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.